Cześć, z tej strony Darek, zapraszam na kolejny odcinek vloga. Dzisiaj opowiemy sobie co nieco na temat nierelacyjnych baz danych, lub inaczej jak to woli, baz NoSQL. Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie bazami relacyjnymi, konkretnie mówiąc Oraclem, i tak też pozostanie. Niemniej jednak warto mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu tego, czym są inne rodzaje baz danych, takie jak bazy, właśnie nierelacyjne. Kiedyś sprawa wyglądała dużo prościej, ponieważ kiedy ktoś chciał stworzyć bazę danych, potrzebował bazy danych, to sprawa była oczywista, wiadomo, że będziemy korzystać z modelu relacyjnego. Ta sytuacja miała miejsce od momentu powstania baz relacyjnych, którą się datuje gdzieś na początek lat 70. XX wieku. Tak naprawdę do 2000-2005 roku. Oczywiście ta granica to jest taka ruchoma nie ma konkretnej daty, która oznacza, początek dominacji baz relacyjnych i ich koniec. Niemniej jednak od momentu wynalezienia baz danych, czyli właśnie tego roku 1970 do 2000, niech będzie 5 roku, nie było dyskusji na temat tego, z jakiego rodzaju bazy danych ty masz korzystać, bo było wiadome, że to będzie baza relacyjna i tak naprawdę jedyne, nad czym musiałeś się zastanowić, to nad implementacją tej bazy, czy wybrać bazę Oracla, MSSQLa, MySQLa, Postgresa i tak dalej. To, że teraz powstały inne rodzaje baz i ja na przykład nagrywam materiał o bazach nierelacyjnych, o bazach NoSQL, nie znaczy, że te bazy NoSQLowe wypierają bazy relacyjne. W przeszłości było tak, że bazy relacyjne zastąpiły wszystkie inne modele baz danych, takie jak, takich jak model pliku płaskiego, takich jak baza hierarchiczna, jak baza sieciowa. W związku z tym jedynym możliwym rozwiązaniem był model relacyjny. Teraz sytuacja wygląda tak, że z racji tego, że ma miejsce postęp technologiczny, komputery mają większą moc obliczeniową, pojawiały się nowe potrzeby, nowe firmy działające w zupełnie inny sposób. To i wymagania są inne. A jak wymagania są inne, no to naturalną kolejną rzecz, kolejnością rzeczy było to, że mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy te bazy relacyjne nie będą w ogóle spełniać swoich, nie będą się nadawały do danego charakteru y, projektu albo będą spełniały te wymagania w niedostatecznym stopniu. I tak się oczywiście stało i zaczęły pojawiać się inne rodzaje baz danych, które by spełniały te nowo powstające wymagania. Bardzo często też wiele osób z Was pyta o jakieś książki, które polecam do nauki, w związku z tym postanowiłem dzisiaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i jeśli tylko jakaś książka będzie nadawała się tematycznie do, do filmiku, będzie powiązana, to będę się starał ją prezentować i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka takich książek, które pokazują właśnie to, że Kiedyś nie było dyskusji na temat tego, czy z, z jakiego modelu baz danych korzystać, bo tylko i wyłącznie dostępne były bazy relacyjne. Jakby, mam tutaj przygotowanych kilka książek typu systemy baz danych. Inna książka, też y, dotycząca systemów baz danych. Jest też taki kanon informatyki, konkretnie książka o implementacji baz danych, ale jest też podstawowy, zaawansowany wykład y, z tego wydawnictwa. I wszystkie te książki, jak widzisz, są zatytułowane systemy baz danych. Jakbyś zajrzał do środka którejś z tych książek, to byś zauważył, że tam dyskusja dotyczy tak naprawdę modelu relacyjnego. Tam nie ma dyskusji o tym, z jakiej bazy danych skorzystać, tylko jest opisany model relacyjny, algebra relacji, implementacja bazy danych, a nie ma w ogóle dyskusji na temat innych modeli danych. Z tego po prostego powodu, że model relacyjny zastąpił wszystkie inne. Jak już wspomniałem, w pewnym momencie zaczęło to się zmieniać i zaczęły powstawać inne rodzaje baz danych, takie jak bazy NoSQLowe. Kiedy tych baz danych NoSQLowych potrzebujemy? Sam termin NoSQL jest terminem tak zwanym parasolem, to znaczy yy, termin NoSQL nie mówi ci czym są bazy NoSQLowe, tylko czym nie są. NoSQL moglibyśmy rozwinąć jako NoSQL, czyli nie SQL, czyli to jest coś nie SQLowego, SQL albo Not Only SQL, czyli nie tylko SQL. Bo jakbyś się głębiej wczytał w sposób funkcjonowania baz noSQLowych, to byś zauważył bardzo szybko, znając oczywiście podstawy modelu relacyjnego, że te bazy noSQLowe wcale nie są kompletnie oderwane od, mode od modelu relacyjnego, ale są z nim mniej lub bardziej powiązane. I teraz, jakie rodzaje baz NoSQL-owych posiadamy? W chwili obecnej posiadamy, możlibyśmy wyróżnić takie cztery główne kategorie baz NoSQL-owych, czyli bazę typu klucz wartość, bazę dokumentów w dobrze znanych formatach, takich jak JSON na przykład albo XML, bazę danych kolumnową i bazę danych graficzną. No i teraz pojawia się naturalne pytanie, no dobra, no to skoro teraz jest... Względnie trudniej, no bo jeszcze oprócz podjęcia decyzji o implementacji bazy danych muszę wybrać rodzaj tej bazy danych, O to którą wybrać? No i żeby podjąć tą decyzję, tak naprawdę w idealnych warunkach wypadałoby znać sposób funkcjonowania i, char i charakterystykę każdej z tych baz. Jeśli chodzi o bazę NoSQL, to mógłbym Ci polecić dwie takie książki, z które jeśli ten temat Cię interesuje, to z którymi warto, żebyś się zapoznał. Jedna to jest NoSQL przyjazny przewodnik i ja pokazuję Ci nie bez powodu w, jako pierwszą, bo moim zdaniem jest dużo lepsza od tej drugiej książki, która również dyskutuje na te same tematy dotyczące NoSQLa. a Niemniej jednak no, mi ta pierwsza książka zdecydowanie bardziej się podobała. Jeśli więc ten temat Cię interesuje, to zachęcam Cię do zapoznania się przynajmniej z jedną z tych pozycji albo nawet dowolną inną, bo to nie jest tak, że... Te książki, które ja tu Ci prezentuję, to są najlepsze na rynku. To są książki, z których ja korzystałem, na które ja trafiłem, ja je przeczytałem i, i jestem, dlatego jestem w stanie Ci je polecić. Niemniej jednak no książek masz całą masę, możesz wybrać inne. Wystarczy, że wpiszesz termin na no SQL. Teraz, dlaczego Ci o tym mówię? Ostatnio dostałem maila od jednej z osób oglądających e, YouTube'a, nie wiem, czy YouTube'a, czy Facebook'a, czy może będącej na liście newslettera, która zapytała się mnie, czy mógłbym pomóc jej w zaprojektowaniu bazy danych, ponieważ ta osoba realizowała jakiś projekt badawczy, inżynierski i potrzebowała kogoś, kto pomoże jej w zaprojektowaniu bazy danych. No z racji tego, że ja mam wiele innych obowiązków, takich jak na przykład ten kanał, ale też własną pracę, nie byłem w stanie jej pomóc i zaangażować się w ten projekt. Niemniej jednak zainteresował mnie on na tyle, że Chciałem się dowiedzieć więcej na temat tego, jak ten projekt miałby funkcjonować. Ta osoba napisała mi w mailu, że ona jest osobą nietechniczną, ona jest laikiem, dlatego zwraca się na przykład do mnie, i projekt dotyczyłby właśnie jakiejś e, branży badawczej. Ta osoba później napisała w mailu, że zdecydowała się już nawet na jakąś tam konkretną chmurę obliczeniową. I ja wtedy zadałem tej osobie pytanie: Stop, stop, no bo. Zanim zaczniesz, wybierzemy implementację, czyli konkretną technologię, w jakiej będziemy tworzyć, to teraz już ta sytuacja w dzisiejszych czasach wygląda trochę inaczej, że jeszcze trzeba najpierw się zastanowić, jakiego rodzaju bazę danych Ty potrzebujesz. Bo właśnie, jeśli w Twoim przypadku potrzebujesz bazy danych, która będzie posiadała bardzo duży wolumen danych wolumen danych, w sensie rozmiar danych rzędu powiedzmy, tabelę z kilkunastu kilkunastoma miliardami rekordów. To baza relacyjna może się być niewystarczająca, jeśli chodzi o kwestie wydajności. W związku z tym dobrym rozwiązaniem może być na przykład baza kolumnowa. Baza kolumnowa, która jest podobna właśnie do relacyjnej, o czym wspominałem na początku, że te modele nie są od siebie zupełnie oderwane, ale ta baza kolumnowa pozwala poświęcić może spójność, transakcyjność na rzecz wydajności. Bo, właśnie, nie zawsze jest tak, że dla Ciebie najistotniejsza jest spójność i transakcyjność. To znaczy, nie zawsze jest tak, że Ty w 100% musisz być pewien, że te dane nie są w jakiś sposób niespójne, nie utraciły integralności. Na przykład, jeśli weźmiemy sobie teraz bankowość. No, w bankowości ciężko sobie wyobrazić sytuację, żebyśmy mogli sobie pozwolić na na moment, kiedy usuniemy jakiegoś klienta z bazy banku. No bo klient, jeśli jest klientem banku, to albo coś wziął w leasing, albo wziął jakąś pożyczkę, albo kredyt. No i teraz niemożliwa jest sytuacja, kiedy my w toku przetwarzania danych, w toku programowania i wykonywania różnych operacji na tych danych utracimy taką osobę. Musimy być pewni, że jeśli tę osobę gdzieś mamy ją na wejściu, mamy coś z nią zrobić, to ona musi być na wyjściu. I tutaj świetnie się spędzi, sprawdzi, sprawdzony model relacyjny, który zapewnia tak zwaną e, paradygmat ACID, o którym możesz sobie więcej e, poczytać, i on się do tego przykładu będzie świetnie nadawał. Ale z drugiej strony możesz mieć sytuację, kiedy na przykład będziesz zbierał dane dotyczące pomiaru temperatury wody w Polsce i będziesz miał kilkanaście tysięcy czujników, które co kilka sekund albo kilka minut Szczytują dane dotyczące pomiaru, właśnie, wody w każdym regionie w Polsce. Robisz sobie jakiś projekt badawczy, nieistotne. No i teraz te dane będą przybywać w takim dużym stopniu, że w momencie, w którym ty będziesz stał przed problemem na przykład wyliczenia średnie, jaka jest średnia temperatury wody w Polsce, to jeśli ty danych zebrałeś 10 miliardów i teraz się okaże, że ty w toku przetwarzania gdzieś zgubisz, powiedzmy, 10 tysięcy wyników, to 10 tysięcy wyników z to jest dużo, nie? Ale z 10 miliardów to jest jakaś mało istotna część, która w niewielkim stopniu, o ile w ogóle by wpłynęła na końcowy rezultat, i to i wynik, jaka jest średnia temperatura wody w Polsce. I w takim przypadku baza relacyjna mogłaby się nie nadawać. Dlaczego? Bo mogłoby się okazać, że w ogóle niemożliwe jest wykonanie takiego zapytania, które czyta 10 miliardów rekordów, które być może jeszcze trzeba połączyć z paroma innym, innymi tabelami. Albo, co bardziej prawdopodobne, mógłbyś, to byłbyś w stanie to wykonać, ale czas wykonania takiego zapytania, wygenerowania takiego zbiorczego raportu trwały powiedzmy dwa dni. Więc ty jesteś w stanie poświęcić, zamiast mieć dokładny wynik, w ciągu dwóch dni, Ty wolisz otrzymać wynik w ciągu dwóch minut z prawdopodobieństwem, że powiedzmy pół wyników zostanie gdzieś odrzuconych, ale albo błędnie obsłużonych. No i w takiej sytuacji bardziej Ci się przydaje skorzystać z innego rodzaju bazy, który, rodzaju bazy danych, która poświęca właśnie tą spójność na rzecz wydajności. Ten przykład może nie był do końca taki mocno praktyczny, no bo kto mierzy temperaturę wody, ale jak sobie zdasz sprawę z jak działa na przykład Facebook albo wyszukiwarka Google, no to ona przecież jest je, też jedną wielką bazą danych, która szuka po wpisaniu przez ciebie w wyszukiwarce jakiegoś hasła z bazy danych artykułów powiązanych z tym tematem. No i tych artykułów jest miliardy, biliony. W związku z tym baza relacyjna nie jest w stanie spełnić wymagań jakich potrzebuje Google. Z drugiej strony masz na przykład Facebooka. Facebook w Facebooku najistotniejsze jest co? Oczywiście istotne są posty, istotne są ludzie, ale dużo bardziej ważne są relacje, to znaczy powiązania. Żeby móc powiedzieć, że i zaproponować na przykład tobie jako użytkownikowi Facebooka osoby, którą znasz, albo którą potencjalnie znasz, to trzeba sprawdzić, kogo zna ta osoba, ta osoba może zna kogoś jeszcze, kogoś i ta druga osoba z kolei zna ciebie. W ten sposób Facebook jest w stanie powiedzieć, słuchaj, może znasz tę osobę, dodaję ją do znajomych. No tyle tylko, że w przypadku znowu bazy relacyjne byłoby trudne do tej implementacji, bo trzeba by zrobić bardzo wiele łączeń między tabelami, które dużo kosztują. W związku z tym powstały bazy danych noSQL-owe, już nie kolumnowe, jak w poprzednim przykładzie, ale bazy grafowe. Bazy grafowe, które również przydają się w, w sytuacjach, kiedy dużo istotniejsza jest relacja, związek między obiektami czy encjami, jak te same właściwości encji. W związku z tym dzisiaj sytuacja jest paradoksalnie trudniejsza o tyle, że z jednej strony okej, okay, masz dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy, masz masę książek, prawda? Masz jakieś materiały na YouTubie, masz kursy, ale ta wiedza jest dużo bardziej się specjalizuje, dużo bardziej się rozgałęzia i dzisiaj stając przed wyborem bazy danych, najpierw zanim zaczniesz myśleć o implementacji, powinieneś myśleć o rodzaju bazy danych. W tym materiale nie miałem oczywiście na celu przedstawić konkretnych właściwości każdego z rodzajów noSQLowych no baz danych. Chciałem ci jedynie pokazać, że w dzisiejszych czasach istnieje też zupełnie inna branża baz danych, która się również dynamicznie rozwija i przede wszystkim nie oznacza to tak, że te bazy noSQLowe mają zastąpić bazy SQLowe. To raczej nie jest substytut, tylko to jest dobro komplementarne. W miejscach, w których baza danych nie sprawdza się za dobrze, albo w ogóle się nie sprawdza, a można skorzystać z baz noSQL-owych i to jest bardzo fajnie, a ty nie powinieneś obawiać się tego, że model relacyjny zostanie przez nie wyparty, bo to w najbliższym czasie raczej się nie stanie i nic na to nie wskazuje. Jeśli ten temat ci się, cię interesuje i chciałbyś wiedzieć na niego więcej, to w tym momencie chciałbym cię zachęcić do subskrybowania kanału i zapisania się na newsletter z tego powodu, że od dłuższego czasu pracuję nad kursem, o procesie jego tworzenia dzielę się na Facebooku, i na tym kursie będą pojawiały się dużo bardziej szczegółowo tematy takie, jak poruszam tutaj. Natomiast kurs będzie na pewno ograniczony, jeśli chodzi o liczbę osób. W związku z tym, w pierwszej kolejności możliwość zapisu będą miały osoby, które są na newsletterze. No bo po prostu najpierw napiszę do nich maila, ile miejsc zostanie, tyle będzie dostępnych dla pozostałych chętnych. Więc jeśli. Temat ci się wydaje interesujący i chciałbyś wziąć udział w takim kursie, który wprowadziłby cię do świata baz danych, to zachęcam cię do e, zapisania się na newsletter. Jeśli nie, no to w porządku, możesz oglądać takie materiały. Tu też staram się dawać tobie wartość. To wszystko, co miałem ci dzisiaj do powiedzenia. Pozdrawiam, cześć!